No hej, witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony zwiady z kolejny odcinek z Minecraft Fajnie na Minecraft Extra na Minecraft Fajnie na Minecraft Extra! I dzisiaj będziemy robić coś niezwykłego, ponieważ będziemy zakładać komendę rejonową na Minecraft Extra. I ze mną jest dzisiaj Gangsterek, czyli nasz dobry darczyńca, to prawda? Ja. Dzień dobry, tak? Tak, jestem tak. Bardzo uczynny, bardzo... Uczciwym, miły. Prawda, obywatelem tutaj tak. Minecraft Extra, z tegoż powodu się postanowił ze mną tutaj do założenia komendy jako... No w sumie nie jako tutaj pracownik, ale jako przedstawiciel Ekstry, prawda, który jest dobrym, prawda, darczyńcą. Darczyńca, biorąc pod uwagę mój status aktualnie najbogatszego gracza na serwerze. Dokładnie, i najbardziej uczciwego, tak swoją drogą, wiecie, tak, się tak. O to chodzi. Słuchaj, musimy iść, ponieważ dzisiaj musimy zaanektować sobie jakąś przestrzeń. Z racji, że będziemy komendą tutaj rejonową na Ekstrze, to nie może być niestety ta komenda tutaj u mnie na Minecraft Fajnie, więc musimy przejść się gdzieś do miasta i najlepiej byłoby znaleźć jeszcze kogoś do pomocy, kto by pomógł nam rozwieszać ulotki ogólnie, co do przejęcia czy to terenu, czy to przejęcia bardziej, kurczę, jakieś dobroci, bo musimy zebrać datki oczywiście, żeby stworzyć komendę. No chyba każdy chce mieć tutaj policję na serwerze, tak mi się przynajmniej zdaje, przez te wypadki, co tutaj bywają. No, Gangsterka na przykład villagerzy ostatnio oszukali na mapę, jeśli o to chodzi, więc nieźle go porobili. Kupiłem od nich lewą mapę. Czajcie to? Sprzedali mu taką normalnie lewą mapę za 19 emeraldów, to jest zbrodnia w biały dzień, po prostu ja nie wierzę. Poza tym dzieją się tutaj inne nielegalne rzeczy, typu jakieś kurcze niezweryfikowane, no co, kradzieże i takie inne. I widzę tutaj definitywnie chyba dwie osoby, także czekaj, wypłyniemy tutaj, w tym miejscu sobie wypłyniemy, halo? Halo, przepraszam, dzień dobry. Halo, dzień dobry, słucham panią. Pani będzie nam tutaj dzisiaj pomagać, tak? Tak, jasne. Bo zakładamy komendę rejonową tutaj na Minecraft Extra. Dobra, jeszcze przydałoby się to nam drzewo. No dobrze, bo i tak by pani nie miała wyboru. Halo, panie drzewo, proszę żyć. Ale ja tu produkuję tlen, proszę pana. Świetnie, to pan się do policji nada idealnie. Będzie pan prędkość łódek mierzył. Czy na pewno nikt nie przekracza żadnej dozwolonej prędkości, tak? No, mogę. Zgadza się pan? Ale dobra. Produkuję tlen. Słuchajcie, okay? Misja jest taka. Musimy przede wszystkim znaleźć teren, gdzie będzie mogła powstać komenda, gdzieś tutaj w okolicy. A po drugie musimy rozwiesić ulotki o zbieraniu datków na budowę komendy. Także taki jest plan generalnie. Jak byście chcieli się tu podzielić? Oczywiście walkie-talkie mamy połączone, więc możemy ze sobą gadać. Jak to tutaj ten? Myślę, że tutaj drzewo mi pomoże, bo drzewo najlepiej chyba grunt tutaj zna. No ja tam nie wiem, ale tam jest coś właśnie na tej górze. Znaczy nie wiem co do tej góry, to może widzę, że tam jakaś tabliczka jest. A do was dwojga mam taką sprawę, że bierzcie tutaj ode mnie drewno, poróbcie tabliczki i poprzestawiacie je przy domkach, że jest zbiórka na budowę komendy rejonowej policji, tak? Rozumiemy się? No dobra, ale to gdzie mają dawać datki? A to napisz, że do mnie mają zgłaszać datki na komendę, tak? Będzie to budowane w czasie, oczywiście w zależności od tego, co ile pieniędzy. Strzelasz, halo, czy masz pozwolenie na ten łuk? Przepraszam bardzo. Mam pozwolenie z tym komendantem policji. No w sumie racja. Dobra. O, mała, teraz już nie jest. No i zabił mi pierwszego mojego policjanta. Dobrze, także tak to wygląda, że gród uległ autodestrukcji, tak? Pierwsza nasza prawa już tutaj została rozwikłana, świetnie, naprawdę. No, ale myślę, że zostawimy tą tasiemkę, bo tu oczywiście są dowody i miejsce zbrodni to jest, prawda? Także zostawimy tutaj zaznaczenie. Gród, oddaj drewno. Dobra, gród, halo, oddaj drewno. Drewno na tabliczki informujące o zbiórce muszą zostać tutaj przekazane. Bardzo dobrze. Słuchaj, musimy znaleźć teraz jakieś tutaj miejsce, wy tam rozstawiacie te tabliczki i informujcie, jak tam idzie wam. I my musimy znaleźć jakieś miejsce. No tutaj jest jakaś tabliczka, chyba Nateo tu mieszka. Czekaj, Nateo nie miał czasami domu, który spłonął, czy coś? Halo? Nie wiem, naprawdę. Nateo nie mieszkał tam daleko? A nie wiem, no ja tu widziałem jakąś tabliczkę, czekaj, chodź, przejdziemy się zacząć, bo mnie tu dawno nie było, ja z reguły na od ludzi mieszkam. No Nuxty i Nateo, działka Nuxty i Nateo to jest. A, to czemu Nuxty ma się domu? Ja nie wiem, no chyba będzie musieli przyjrzeć się tutaj, afera podatkowa czy coś, nie? Będzie trzeba zrobić jakieś kurde prześwietlenie. Wrócić, bo na około ciebie jeszcze mieszka w sumie. Znaczy generalnie to będę sprawdzał, jaki jest stan majątkowy, czy na pewno zeznają wszyscy prawidłowo tutaj. No wiesz, policja będzie musiała tutaj na serwerze weryfikować. No i jeszcze pozwolenie na łuk będzie trzeba wydawać, no bo nie można coś takiego jak przed chwilą, kurczę. Że strzelacie sobie nielegalnie tutaj, prawda? A co jak będą dzieci? A ty mówiłeś, co nie mają napisać? Tak. Zresztą halo, słyszymy się, halo. Halo. No widzisz, słyszą nas, przecież walkie-talki połączyliśmy, jak prawdziwa policja. Dajemy tutaj pierwszą tabliczkę. Dobra, przejdziemy sobie tędy. W ogóle mam dziwne jakieś takie skojarzenie z tym miejscem.
Okej, okay, dobra, w takim razie tak, musimy przejść tutaj gdzieś dalej, bo tu definitywnie jeszcze miejsca żadnego nie ma. O, kurczaki, w ogóle tak daleko się jeszcze chyba nie zapuszczałem tutaj, tu jeszcze dalej są drogi. Ocie, panie, po prostu ja nie wiem, co tu się zadziało, kurczę. What the help, gdzie my jesteśmy? Co to są w ogóle za tereny? Halo? Grut, czy ty wiedziałeś, że tu coś takiego jest? No, ja tu mieszkałem. Halo, czemu tutaj jest Nateo i Nux ty po raz kolejny? O co tu chodzi? Gdzie jest? No zobacz, po raz kolejny jest ich tabliczka do ich działki i to w tę stronę. Czemu oni mają trzy... Ja uważam, że to trzeba się temu definitywnie przyjrzeć i coś z tym zrobić tak naprawdę. Dobra, chodź tutaj ze mną, Grut, bo się zgubisz zaraz, bo to jest naprawdę wielkie. Kogo my tutaj mamy? Dobra, to tutaj nie zarekwirujemy żadnego mieszkania. I widzę tutaj, tutaj już widzę coś definitywnie, za co mandat by się należał, bo nie usunięte rusztowanie z dyrta, które sprawia tutaj, prawda, no niebezpieczeństwo w każdym bądź razie. I tutaj mamy jakąś stajnię, no nie wiem, kurczę, i naprawdę jest ciężko z jakimkolwiek miejscem tutaj, ja nie wiem, co tu się zadziało. Ja bym za kościołem to zrobił, bo w sumie za kościołem. A gdzie jest kościół? Tam jest kościół, okej. Kto to kościół w ogóle stworzył? Norsil, nasz ksiądz Norsil. Aha, okej. Także czekaj, przejdziemy sobie tutaj, tam widzę jakiś kurnik. No dobra, spoko loko. No i budowa oczywiście będzie to takie, myślę, że taki dosyć sporawy budynek szczerze zrobimy, no bo kurczę, trzeba będzie cele mieć i w ogóle. Cele trzeba mieć w życiu, nie? W końcu, jak to się mówi, każdy ma jakąś cele. Dobra, no ale tutaj też nie widzę za bardzo miejsca. Kurczę, strasznie ciemno zaczyna się robić, także trzeba by tutaj znaleźć to miejsce i zacząć, kurczę, zaznaczać teren. No bo komenda definitywnie... No może tutaj nic nie ma? Ej, no ja cię proszę! Jak tu daleko teren sięga po prostu? O co tutaj chodzi? Come on, my już jesteśmy jakiś... No ja nie wiem, czy... Gdzie jest plan miasta, przepraszam bardzo? Kto tutaj jest burmistrzem? Ja tam nie wiem, kto jest burmistrzem w tym mieście. Halo, czy mi ktoś odpowie? Halo, okitoki. Kto tu jest burmistrzem? Halo, nie ma burmistrza. Nie, jak to nie ma burmistrza? Papier. No jak nie, no to trzeba to zrobić. Sam tutaj coś jest, tylko czekaj. To możemy razem z komendą wybudować ratusz. Ratusz, no na ratusz to nie, no ja buduję komendę powiatową, prawda, tutaj. Ekstra, zakręt ekstra komendę. Zakręt w stronę kościoła, ale no tutaj nikogo okej, okay, tu widzę, że nikogo nie ma, no to w każdym bądź razie, co tu pisze? Tu będzie dworzec. To moje było, dobra. Twoje było. Nie. Czyli co, możemy ten teren zarekwirować? Tak, zarekwirujemy. Dobra, rekwirujemy ten teren pod naszą komendę, czyli tutaj musimy zaznaczyć sobie. Tutaj mamy beton i kwarc. Świetnie, no to już mamy pierwsze datki na budowę. Także czekaj, trzeba zaznaczyć ogólnie teren tabliczkami, no bo inaczej się nie da. Ej, halo, crafting zostaw, ja tutaj go wykorzystuję, tak, prawda? Musimy zrobić tabliczki. Tak, no być co? Większe, więc na przykład dotąd chociaż. No trzeba, musimy to jakoś zaznaczyć, wiesz? Musimy to jakoś zaznaczyć, przepraszam, tu kolejny zombiak tam nie idzie. Proszę panie zombiaku mi kurczę wypinkalać stąd, bardzo proszę tutaj. Ach, idź pan stąd, proszę mnie tu zostawić, dziękuję bardzo. No dobra, także czekaj, zaznaczę na craftingu. Tu powstanie komenda powiatowa Minecraft Extra Extra, no może nie do końca Extra Extra i fajnie, cyk, tutaj, tutaj, dawaj ta, datki na komendę, cyk, pięknie, ładnie, no już pierwsze datki mamy, prawda, Grut tutaj pięknie nam zdał biały kolor, ej, białe ściany, wow, to normalnie jeszcze kafelki, będziemy mogli toalety kłaść, kurczę, na pewno jakieś będzie trzeba zrobić, kurczę, przez przypadek tutaj, zjeść się tabliczko, dobra. No ale widok stąd mamy definitywnie bardzo piękny, tak mi się zdaje, nie? Powiedzcie, ludziska, w komentarzach, kurczę, czy wam się podoba ten widok? No ale jeszcze byś widział, jaka mgiełka jak jest. Jak ludzie będą wracali z kościoła, to można ich łapać po drodze. No, sprawdzać stan ich trzeźwości, czy ktoś się wymyszalnego nie podkradł na przykład, nie? Będzie można to weryfikować bardzo jasno. Dobra, teraz tak, ja mam... jest pedofilem. Ja co? Family friendly? Co? Ja nie wiem, co ty, Grut, naprawdę mówisz. I w ogóle będzie trzeba jeszcze parking zrobić inne takie, czyli będziemy musieli jeszcze asfalt kupić, kurczę. Dobra, nie mam za bardzo dyrta. Dobra, można pościnać troszeczkę, tylko kurczę, jest strasznie naprawdę ciemno i nic tutaj prawie nie widzę. Także muszę to robić na czuja troszeczkę. Mam nadzieję, że wy widzicie, kurczę, troszeczkę więcej. Halo, jak tam moi, kurczę, zbiorki? Halo? No, wyszło tak, że po drodze wybuchnąłem jakiegoś creepera i chyba muszę to naprawić. No dobrze, dobrze. A jak rozwieszanie ulotek informujących? No, poszło. Bardzo dobrze. No to jak będzie ich trochę, no to możecie już tutaj do nas przyjść za kościół, nie? Jeśli o to chodzi. I tak swoją drogą będzie chyba rekrutacja do policji. Nie wiem, czy wy się tutaj piszecie wszyscy, czy jeszcze nie?
Tak, będę mógł ją mieć na oku, nie? Znaczy co? Daj mi pan coś do jedzenia. Dobra, oczywiście policja pomaga, policja chroni. Jak to się mówi tutaj, prawda? Więc dobra, weźmy sobie tu. Ale tak mnie teraz, kurczę, tutaj wiecie co, zastanawia, no jak nie ma tu burmistrza, to tak lipa w sumie troszeczkę, nie? Jak nikt tutaj nie dowodzi. No bo tak trochę takie, no halo, ale tu teoretycznie to tu Lufer rządzi, nie? Tak jak sobie myślę. Znaczy, jest założycielem, ale nie ma papierów na to, że... No a właśnie, a z drugiej strony się tutaj rządzi, nie? A nie wiadomo, czy to jest słuszne, bo w końcu nikt nie wybrał, no. Nie? Więc kurde, Proponuję trzeba zrobić wybory. Tą sprawę. Trzeba zrobić wybory, ja uważam, że trzeba. Na komendzie będą wybory, będą urny do głosowań i tak dalej. Także myślę, że ta komenda na pewno nam się przyda, skoro będziemy mogli na niej zagłosować oczywiście. Na tego, na kogo będzie chciała cała tutaj ekipa, będzie wybór oczywiście burmistrza. I burmistrz będzie decydował o... Głosujcie na mnie! Zobaczymy zresztą. Nie głosujcie na policjanta, bo policja na was złapie później. Przepraszam bardzo, no... Jeśli ktoś będzie głosował z policji, no to nie może być policjantem, tak? Przepraszam bardzo, nie można czynić dwóch urzędów, no bo jak? Z jednej strony będzie cię aresztował, z drugiej strony będzie z tobą... Co ten, się o głosy prosił? Jak ty sobie to wyobrażasz? Proszę ja ciebie. Ale wiesz, że jeśli jest w więzieniu, to traci prawa wyborcze. No tak, ale ja mówię, jeśli jest policjantem i chciałby zostać burmistrzem na przykład. No, dobra. Czemu nie? Słuchaj, Grud, chodź, idziemy stąd, tu jeszcze wrócimy do budowy, do tego tematu się oczywiście powróci. Tak, ja tu tylko tlen rozłożę. Dobra, rozłóż tlen. Ach, ten Grud normalnie, ten to ma dopiero zajęcia. A w ogóle co ty masz za strój na sobie? Ja mam strój z drugiej części. Byłem jeszcze tam u góry. A, wiesz, czy mi się skojarzył? Z Thanosem. Skojarzył mi się, kurczę, z tym, z awatarem, wiesz? I z tym strojem takim tych magów ognia, czy jakoś tak? Także trochę tak what the fuck. Halo, gangster! Halo, tu za tobą. Jesteśmy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, musimy wrócić. Muszę wrócić do siebie po jakieś tam, prawda, rzeczy, bo będziemy musieli zbierać ogólnie. Ej, gangster, pomóżmy mu wrócić. Zastrzel go i wróci szybciej. Nie! Nie ma takiego bicia, nie wolno mnie tutaj zdzielić w żaden sposób. Co my tutaj mamy, kurczę? Co ty tam piszesz? Ja już tutaj, kurczę, patrzę normalnie. Czy to są nasze ulotki? Te tabliczki wysyłam. Domek Ani. Ale ani kogo ten dom nie ma, nie? Ani jej, ani go. Dobra, idziemy stąd. To jest jakaś szemrana okolica, tutaj. Naprawdę. Tutaj, nie wiem. Tutaj będzie trzeba się, kurde, zastanowić. Ja nie wiem, wracamy, kurde. A, dobra, no tak, Wika mieszka w studni. Halo, Hot Wings, jesteś na linii? Halo? Tak, ciągle jestem. Jak idzie? Bardzo dobrze, ciągle rozkładam. Bardzo dobrze, w takim razie widzicie, będzie... O nie, nocne mędy nas atakują! Grud, to na pewno ciebie! To są korniki, jak nic. Ja uciekam, ja idę stąd. Ja biegnę po prostu do mojego domku. I czemu to jest tyle potworów? Przepraszam, halo, ja bardzo. Gdzie jesteście? Ja chcę membranę. To Gruta atakują. To są korniki, nie, na pewno. Nie mnie atakują, przecież ja jestem u ciebie już prawie, człowiek. Jak u mnie już prawie? Ja dopiero idę. To chyba mnie atakują, wiecie? Kurczę, zgubiłem się, halo. Dobra, do Smolaksa i Oli. To jest w tę stronę. A, dobra, to jednak nie. To chyba tędy drogą trzeba iść, kurczę, ale strasznie tu ciemno. Czemu to nie ma lamp? Naprawdę. Trzeba jakiegoś burmistrza wybrać, żeby, kurczę, pobudował tutaj jakieś oświetlenie. I to mówię seryjnie, nie? Żeby ktoś tutaj się zajął tym oświetlaniem. Co my tutaj mamy? A, dobra, tu są nasze ulotki, widzę, z biurka, ta. A co to jest w ogóle za dom? Ten dom wygląda, kurczę, jak jakiś przystanek metra czy czegoś. Czekajcie, ja się tak normalnie przyjrzę. Panie Cyfrze, tu za panem, halo. Okej, okay. Okej, okay, hello. Tak, tu miało być metro i chyba na... dalej jest. Aha, no wiem, to faktycznie to wygląda. Chodzi wam o stację, prawda? Tak, to jest stacja metra, z tego co widzę, definitywnie. Nie, ja muszę ją skończyć. Bardzo dobrze, no, dobra. Chociaż w sumie ja bym w autostrady poinwestował, wiecie, pobudowałbym autostrady z chęcią gdzieś tu w okolicy. Takie wolnopasmowe i tak dalej i można by wtedy kogoś na bramce zatrudnić, nie? Albo ewentualnie na wodzie zbudować bramki i zaliczać za przepłynięcie pod mostem, nie? Tak myślę przynajmniej. Dobra, ja muszę jeszcze skraftować sobie... O nie, nie mam na łódkę, dobra, będę musiał płynąć w pławku czy do mojego domku, zobaczyć jak ja wyglądam szczerze moimi zapasami. Ja podpłynę pod ciebie, jestem obok ciebie. No to ja jestem chyba, czekaj, Blackwings to twój ten dom, tamten taki ten w skale? Tak, tak, to mój. No, to jestem pod domkiem Blackwings, jakbyś Grud podpłynął. Płynę już. Widzę Blackwings tutaj przy ścianie i widzę ciebie, Grud, dobra. Dobra, Grud, ja tutaj wsiadam i zawieź mnie do mojego domku. Cię dostarczam na miejsce.
co ty potrzebujesz z tego domu? Nic, będę kończył powoli odcinek, ja teraz cięcie zrobił, mi się zaczęli drzeć na przedpokoju. Idę psa wypuścić i zaraz jestem. Nie, Zębek mnie zabił. Bardzo kurde, dobrze, dobra, teraz sprawdzę jeszcze co mam w ogóle do budowy i co będzie nam potrzebne, bo na kurczę, myślę nad kwarcem generalnie, no bo to drogie rzeczy są, no ale wiadomo, jak komenda, no to musi być porządna. Cele to wiadomo, tam pójdą kraty żelazne, na pewno żelazne drzwi. Teraz tak, ja mam trochę cobblestone, dobra, to się na stonebricki przerobi, będzie można pobudować. Tylko ja ogólnie plan będzie. Trochę u siebie mam. Spoko, no, pomyślcie się ogólnie nad zarysem budowy na bliższym czasie. Ale uważam, że to by było na tyle w tym odcinku. Więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, wam za pomoc bardzo serdecznie dziękuję przy budowie. No i przypominam, że jeśli ktoś jest na ekstrze i chciałby dołączyć do ekipy policji serwerowej, no to zapraszam bardzo serio, bardzo serdecznie do składek na budowę komendy, a następnie do rekrutacji na policję serwerową. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia wszystkim, pożegnajcie się. Pa, pa. Cześć. Do widzenia.